Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzisiaj będzie o potencjalnej dacie premiery Spider-Mana 4, trochę aktualizacji związanych z Marvelem, no i oczywiście To Doom, czyli taki panel czy prezentacja Netflixa i od niej dzisiaj zaczniemy. Podczas prezentacji Netflixa o nazwie To Doom, swoją drogą spoko nazwa, na scenę wszedł Arnold Schwarzenegger i powiedział co nieco na temat swojej przyszłości w Netflixie. W maju na Netflixie zadebiutował pierwszy serial ze Schwarzeneggerem w roli głównej, czyli FUBAR, który został dosyć ciepło przyjęty. Arnie na scenie ogłosił, że drugi sezon powstanie. Arnold Schwarzenegger, który został niedawno, dla żartów tutaj powiem, ogłoszonym nowym szefem do spraw akcji dla Netflixa, ogłosił, że uwielbia sequele, tak więc drugi sezon FUBAR jest już w produkcji. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o Netflixa, no to ten właśnie opublikował pierwszy zwiastun do One Piece Live Action. No i powiem wam tak, od razu tutaj możecie zostawić swoje opinie w komentarzach poniżej. Ja nie oglądałem anime One Piece, ani nie czytałem mangi One Piece, a zwiastun wygląda całkiem okej. Manga One Piece ma grubo ponad 1000 zeszytów, no i wygląda na to, że One Piece live action Netflixa skupi się na pierwszej sadze, czyli East Blue Saga. Premiera zaplanowana jest na koniec wakacji, czyli 31 sierpnia 2023. Kolejną rzeczą, którą zobaczyliśmy z Netflixa, to kolejny remake Avatara Ostatniego Władcy Wiatru, który no, na razie nie wiemy, kiedy ma dokładną datę premiery, wiemy natomiast, że będzie to 2024. Będzie to druga adaptacja live action po filmie z 2010 roku, anime Avatara Ostatniego Władcy Wiatru. Netflix opublikował 4 plakaty związane z głównymi postaciami, które teraz możecie zobaczyć na ekranie, oraz pierwszy teaser, który no, nie pokazuje nam nic z całego filmu, ale pokazuje nam 4 aspekty, jak również ujawnia datę premiery. Tak jak powiedziałem, nie jest to konkretna data premiery, a raczej 2024. Nowy Avatar to 8 jednogodzinnych odcinków, które rozpoczną historię na nowo. Prawdopodobnie będzie to adaptacja pierwszej książki, czyli Woda. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Kolejną aktualizacją jest drugi sezon serialu Wednesday, który w 2022, a raczej jego końcówce, podbił cały świat. No i teraz Jenna Ortega i reszta obsady badają różne teorie dotyczące pierwszego sezonu. No i tam, no oczywiście powiedzieli co nieco na temat tych teorii, jak również ujawnili pewien bardzo ciekawy fakt, że kolejna postać z rodziny Adamsów pojawi się na małym ekranie. Ale kto? No tego nie wiemy. Produkcja drugiego sezonu serialu Wednesday już się rozpoczęła, no i premiera nastąpi gdzieś mniej więcej w 2024. Powiem wam, że te przedstawione przez Netflix teorie wyglądają bardzo ciekawie. Moją ulubioną jest ta z tym, że Wednesday jest teraz panią, czy królową, czy szefową, czy jak to tam nazwać, Hyde'a. Może z tego wyjść coś naprawdę ciekawego. Twórcy już zapowiedzieli, że w serialu będzie mniej romansu, a więcej horroru i ja na to liczę, chociaż pierwszy sezon był całkiem spoko. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych teoriach. A my przechodzimy do kolejnego serialu, czyli Wiesiek sezon 3, który również został pokazany na To Doom. Netflix opublikował nowy, dość długi klip z trzeciego sezonu serialu Wiedźmin, w którym widzimy Yennefer, Ciri i Geralta walczących gdzieś w ruinach z jakimś magiem. Trzeci sezon będzie ostatnim sezonem Henry'ego Cavilla jako Geralt. Później w czwartym sezonie i piątym zastąpi go Liam Hemsworth. No i powiem wam, że ten klip wygląda dość okej, ale wydaje mi się, że fani już skreślili ten serial, a obejrzą trzeci sezon tylko ze względu na właśnie Henry'ego Cavilla. Czwarty i piąty raczej będzie finansową i krytyczną klapą, no i nie powstanie więcej sezonów. Takie mam wrażenie. Oczywiście
Netflix to Netflix, zrobią co będą chcieli. Dajcie mi jednak znać, co sądzicie o zmianie głównego aktora. Czy odpowiada wam, czy Netflix powinien zakończyć jednak Wiedźmina na trzecim sezonie? A my przechodzimy do kolejnego serialu, czyli Stranger Things 5, ponieważ Netflix dał nam aktualizację związaną z produkcją tego naprawdę globalnego fenomenu, jakim jest właśnie serial osadzony w latach 80. Ujawniono, że Linda Hamilton została zaangażowana w produkcję piątego i ostatniego sezonu Stranger Things. Na razie nie wiemy, kogo będzie grała, ale jest to kolejna super hiper gwiazda kina akcji lat 80. Ogólnie kina lat 80. W czwartym sezonie widzieliśmy Roberta Englunda, który wcielał się w Freddy'ego Krugera. W piątym sezonie wygląda na to, że zobaczymy jakąś wersję Terminatora. No kto wie, skoro Sarah Connor będzie w tym serialu. No nie wiem, kogo może zagrać. Aczkolwiek Netflix opublikował zdjęcie, pierwsze zdjęcie z Polaroidem, takie, wiecie, robione z takim aparatem, takim, co robi tak cyk i zdjęcie wyjeżdża. No i to zdjęcie jest odwrócone do góry nogami, co może sugerować, że postać Lindy Hamilton będzie związana z Upside Down. No ale kogo może zagrać? Nie mamy zielonego pojęcia. Możecie mi swoje typy dać w komentarzach poniżej. Ja myślę, że będzie grała Sarah Connor. Ale jak? Nie wiem. A my teraz przechodzimy do aktualizacji związanej z Toy Story 5, ponieważ dowiedzieliśmy się, że nie dość, że Toy Story 5 powstanie mimo zakończenia dosyć dobrego Toy Story 4, dowiedzieliśmy się, że Buzz Astral powróci, to teraz dowiedzieliśmy się, że zarówno Buzz, jak i Woody, czyli Woody po angielsku, wróci i będą razem przeżywać kolejne przygody. Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o Toy Story 5 za pośrednictwem Tima Allena, czyli aktora użyczającego głosu Buzzowi Astralowi. Tom Hanks jeszcze nie wypowiedział się na temat powrotu Woody'ego, jednakże dla Variety Pete Docter, czyli jeden z szefów Pixara, potwierdził, że powrócą Woody i Buzz. Powiedział, że piąta część Toy Story powstaje, tak więc naturalnym jest to, że zobaczymy tam Woody'ego i Buzza. No więc tak, jak doskonale pamiętacie, czwartą część Woody i Buzz, czy Buzz i Woody, rozdzielili się. Buzz Astral został z zabawkami, a Woody poszedł z pastereczką, bo gdzieś w świat. No będzie prawdopodobnie przeżywał swoje historie na początku filmu, Buzz swoje, no i gdzieś ich los tam jakoś skrzyżuje. Jak, tego nie wiemy, no ale to czekam, oby tylko tego nie spieprzyli, że tak brzydko powiem. No a my przechodzimy już do MCU, ponieważ Dan RPK, który jest dosyć dobrym skuperem Marvela, jeżeli chodzi o zwiastuny, na swoim Patreonie ujawnił, że pierwszy zwiastun do Kravena Łowcy w kategorii wiekowej R będzie miał premierę w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, czyli w tym. Kiedy oglądacie ten materiał, jest poniedziałek, 19 czerwca. Prawdopodobnie, no może kiedy indziej oglądacie, tak więc no nieważne. W każdym razie w tygodniu rozpoczynającym się od 19 czerwca powinniśmy dostać pierwszy zwiastun do Kravena Łowcy od Sony. No i ja nie mogę się doczekać, ponieważ właśnie, tak jak powiedziałem, będzie to pierwszy film studia Marvel z kategorią wiekową R, czyli dla dorosłych. Tak więc oczekujmy bluzgów, oczekujmy jakichś tam scen i oczekujmy naprawdę mnóstwo krwi. No i nie mogę się doczekać, może tylko tyle. Kolejną aktualizacją jest sezon drugi serialu Loki, ponieważ Dan RPK znowu napisał, że pierwszy oficjalny zwiastun do drugiego sezonu serialu Loki powinniśmy zobaczyć już podczas San Diego Comic Con, który odbędzie się w lipcu 2023. Od razu tutaj chciałbym wam powiedzieć, takie ogłoszenie parafialne, będę prowadził jak zwykle zresztą komentarz na żywo, będziemy oglądali sobie to San Diego Comic Con, tak więc zasubskrybujcie, aby tego nie ominąć, bo naprawdę jest to wielkie wydarzenie w świecie geeków, prawdopodobnie największe w całym roku, jeżeli chodzi o fanów Marvela. Tak więc już niedługo oficjalnie drugi sezon serialu Loki będzie miał swój pierwszy zwiastun. A teraz przechodzimy do niejako zapomnianego filmu Marvela. Jeżeli zapytam was, jakiego filmu nie pamiętacie, to oczywiście nie odpowiecie mi, bo o nim nie pamiętacie, ale jak wydaje wam się, jaki film jest zapomniany? Dam wam 3 sekundy. Raz,
2, 3. Oczywiście jest to niesamowity Hulk z 2008, który właśnie trafił na platformę Disney Plus w Stanach Zjednoczonych. Film był dostępny na Disney Plus w niektórych regionach, ale nigdy nie był dostępny w Stanach Zjednoczonych, a jeżeli chodzi o Disney Plus, no to wiadomo, że głównym rynkiem są Stany Zjednoczone. No więc teraz tak, dlaczego go nie było? No otóż prawa do tego filmu i do tej postaci należały do studia Universal od 2008 roku przez 15 lat. No i właśnie w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, no może weekend wcześniej, to znaczy 48 godzin wcześniej, dokładnie 16 czerwca 2023 te prawa zostały cofnięte do studia Disney, no więc teraz Disney ma prawa do postaci niesamowitego Hulka, może tworzyć filmy z Hulkiem w roli głównej, w końcu. No więc, jak doskonale pamiętacie, w sumie od wielu, wielu lat studio Marvel sugeruje nam powrót Hulka na duży ekran. Po pierwsze mamy tak, mamy w serialu She-Hulk, poznaliśmy Abominację. Po trzecie w Kapitanie Ameryce 4 powróci Liv Tyler jako Betty Ross. No i poznamy kolejnego Tadeusza Thunderbolta Rossa. W tej roli będzie Harrison Ford. No i na to wszystko jeszcze w serialu animowanym What If poznaliśmy alternatywną historię filmu z 2008 roku. Tak więc naprawdę studio Marvel sugeruje nam coś grubego. No i wydaje mi się, że pierwszym filmem solowym z Hulkiem w roli głównej będzie właśnie adaptacja komiksów World War Hulk. Z serii Planet Hulk, która jest chyba najlepszą serią komiksową, jeżeli chodzi o Hulka, jaką w życiu przeczytałem. No a przeczytałem ich w sumie dosyć dużo w tym momencie. Przynajmniej kilkanaście. No ale wiecie, no, wy jesteście wyjadaczami komiksowymi i wy wiecie znacznie więcej, jeżeli chodzi o komiksy. Dlatego możecie mi napisać, która wersja komiksu jest według was najlepsza, która jakby seria. A my przechodzimy do potencjalnej daty premiery Spider-Mana 4. Jak doskonale wiecie, Spider-Man 4 do niedawna miał swoją premierę zaplanowaną na lato 2024. No i to była taka oficjalna data. Ale w związku ze strajkiem scenarzystów w Hollywood i w związku z przesunięciami studia Marvel ta data nie jest już aktualna. To znaczy nadal oficjalnie jest, ale nie ma opcji, żeby ten film powstał do połowy 2024, biorąc pod uwagę, że jeszcze scenariusz przelewany jest na papier. A w związku ze strajkiem, no ten scenariusz nie jest przelewany na papier, bo scenarzyści nie pracują. Tak więc nie ma opcji, żeby ten film powstał w 2024. Ale Deadline ogłosiło dwie daty niezatytułowanych filmów studia Marvel. Po pierwsze mamy to 8 listopada 2024 i 27 czerwca 2025. Biorąc pod uwagę, że Venom jest szacowany na październik 2024, to wydaje mi się, że tą listopadową datą będzie właśnie Venom 3, a w 2025 będzie właśnie Spider-Man 4 z Tomem Hollandem w roli głównej. No i myślę sobie, dlaczego? Otóż teraz mieliśmy Across the Spider-Verse. Niedługo będzie taki short z Milesem Moralesem w roli głównej, jeszcze w czerwcu, czyli Spider Within. Później w 2024 będziemy mieli Beyond the Spider-Verse. Już niedługo w październiku będziemy mieli Cravena Łowcę. Na początku 2024 będzie jeszcze kolejny spin-off ze świata Spider-Mana. I wydaje mi się, że studio Sony myśli sobie, kurde, za dużo tego Spider-Mana mamy. No więc poczekają chwilę. Między tym Madame Web, a jakimiś tam, wiecie, no, filmami związanymi z uniwersum Spider-Mana poczekają może rok, może pół z kolejnym filmem. No i wtedy właśnie rzucą na nas bombę i będzie Spider-Man 4. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czy ta data ma szansę być datą Spider-Mana 4 i zmienić historię kina na zawsze, tak jak zrobił to Spider-Man No Way Home? Bo myślę, że można to tak nazwać, że No Way Home zmienił kino na zawsze. Myślę, że tak. Jeżeli strajk scenarzystów skończy się do końca wakacji 2023 i prace nad filmem rozpoczną się w drugiej połowie 2023, takie wiecie, konkretne prace, no to myślę, że Spider-Man 4 ma naprawdę dużą szansę na
premierę w połowie 2025. To by dało im wystarczająco dużo czasu na nagranie filmu, na poprawki, dokrętki, efekty specjalne, nagranie muzyki itd., itd., itd. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Ale co ty o tym sądzisz, drogi widzu? Wiesz, gdzie masz to zostawić. Trzymajcie się, na razie.